Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, ta bitwa jako ciekawostka musi być pokazana. Zareklamował ją kolega sympatyczny Pirex3 jako bardzo możliwe, że najszybsze 10 fragów w WoCie. Oczywiście pojazdu nie muszę wam przedstawiać, jest to Hetzer. Hetzer na swoim tierze jest mega mocny za sprawą górnej płyty. No, jak na czwarty tier, to ma tą płytę po prostu wręcz rewelacyjną. Oczywiście działo można tutaj różne założyć, ale prawie wszyscy pewnie preferują trolla. Troll na tym tierze sieje takie spustoszenie, no zresztą zaraz zobaczycie jakie. No ta chałubica, przypominam, że ona również jest dostępna na kolejnych tierach i tam też spokojnie idzie, na piątkach na przykład spokojnie idzie tą chałubicą ugrać. Dlatego na czwórce noc jest coś rewelacyjnego. Co do samego Hetzera, to może go zrobię w jakichś odkurzonych czołgach, bo kiedyś na początku gry, moi drodzy, Hetzer wcale nie był taki fajny jak teraz. Był takim mułem, jak obecnie, ja wiem, do czego go można porównać. Może do tego Francola, niszczyciela takiego premium. Możliwe. No bo kurczę, naprawdę, ledwo się toczył kiedyś, ale później dostał do mobilności buffa, z tego co pamiętam. No dobra, jedziemy do środka, kolega odważnie. Oczywiście Hetzer nie jest niezniszczalny, moi drodzy. Dolna płyta jest spokojnie do przebicia, to po pierwsze. Oho, pierwsza ofiara. No, było ryzykowne, ten strzał był ryzykowny, ale mamy jeden frag, pierwszy. Z boku Hetzerek jest bardzo miękki, z tyłu jest również bardzo miękki. Do objechania też jest całkiem spoko. Uwaga! Proszę bardzo, z podpaleniem. Wiadomo, że tego typu chałubica, a raczej tego typu kaliber, powoduje zwiększone obrażenia dla modułów. Dlatego podpalenia, jeżeli traficie w okolice silnika, w zbiorniki, będą na pewno bardzo, bardzo częste. Dobra, kolega już ma trzy fragi. Kaczucha, uwaga, kaczucha na horyzoncie. Dobra. Rozwalił. Mamy cztery fragi. 2,5 minuty minęło. Ogólnie te pierwsze minutę 30 to było bez fraga chyba, także tutaj rzeczywiście może być to najszybsze 10 fragów, jeżeli zaczniemy liczyć czas od pierwszego fraga. Zresztą zobaczymy, kiedy ta bitwa się skończy. No dobra, jedziemy dalej. 14 TP widzę na horyzoncie. I... O, już widzi, co się zbliża. Nie widzi. 6 fragów w tym momencie. Dobra, wyjeżdżamy tu. Pancer 3. No. Czy go widzi? Chyba go nie widzi. Ciekawe, jaką załogę tutaj kolega ma. Żadnych znaków na Hetzerku nie... Nie, jest chyba... Nie ma żadnych paseczków, czyli no nie gra non-stop Hetzerem. Bo czasami się zdarza, że jakiś pojazd jest bardzo okupowany. 7 fragów w tym momencie. I kolejny gościu na horyzoncie. Uwaga, uwaga, uwaga. Proszę bardzo, nawet do końca nie było skupione. 8 fragów. Teraz jeszcze jest tutaj. No ten to jest mięciuteńki. Uwaga! Trochę dziwne, że kolega tutaj strzela we wszystkie z Golda, bo paradoksalnie, słuchajcie, tutaj Gold wcale nie musi oznaczać unicestwienia przeciwnika, bo może za zero wejść. Uwaga! Tak jest! I to był ostatni frag. Słuchajcie, jest 11-4. Czyli prawdopodobnie, no powiedzmy, że 4 minuty zajęła cała bitwa, ale tak jak mówiłem, trzeba by było sprawdzić, zobaczmy teraz wynik, trzeba by było sprawdzić, kiedy był pierwszy frag. Wydaje mi się, że minęło z 1,5 minuty, czyli okazuje się, że 2,5 minuty potrzebował kolega na zrobienie 10 fragów. No nie wiem właśnie, czy to jest najszybsze, ale na pewno jest... totalnie ekspresowe. No to jest czwarty poziom, więc medalu pula tutaj widzę, że nie ma.
Zobaczcie, 1914 uszkodzeń, 10 fragów i 1354. Bitwa trwała 3 minuty 57 sekund. No, co 20 sekund, tak, wychodzi. Nawet mniej. Gdzie co 20, co 15 sekund by wychodziło, że kolega robi fraga. Dobra, kolega gra bez konta premium, jak widzicie, zarobił za taką bitwę 22 tysiące tylko. Na amunicję wydał 40, ale chyba się opłacało, chyba się rzeczywiście opłacało. Penetracja, przypominam, na hicie tam około 100. Mamy tutaj jeszcze 17 na minusie. Gdyby to było na koncie premium, to i tak kolega by wyszedł na minusie, minus 6700. Także strzałów było 10, trafień było 10, penetracji było 10. Kurczę, 100% skuteczność w każdym z tych aspektów. O, dobra, moi drodzy, to tyle. Taka ciekawostka. Mam nadzieję, że wam się podobała. Ciekawy jestem, czy wy macie jakiś lepszy rekord szybkościowy. Nie od początku bitwy, tylko tak licząc od pierwszego fraga do ostatniego. 10 fragów. No, rzeczywiście, było to fajne. Żegnam się z wami, do usłyszenia.